Zaraz po wejściu do galerii można zadać sobie pytanie, czy to wystawa obiektów, czy może rodzaj instalacji. Autor podkreśla jednak, że chodzi o malarstwo. Przez tą obiektowość swoją te prace mogą rzeczywiście wydawać się bardziej instalacjami, obiektami. No, taki jest też cel trochę, zrobienie z tego malarstwa takiego, powiedzmy, grubego obrazu, który zachęca do tego, żeby aktywizować się wobec niego. Art Noble to edukacyjny festiwal sztuki, który organizuje od 2012 roku Fundacja Art Holding. To jest konkurs dla wytypowanych przez uczelnie artystyczne publiczne, ale również niektóre niepubliczne. Wytypowanych jest trójka młodych absolwentów. Trójka młodych absolwentów, którzy poddani są rygorystycznej ocenie ponad 40 jurorów. Ja w tym roku byłem również jurorem. Konkurs to szansa dla młodych twórców na promocję w kręgach doświadczonych artystów. Jest to pewnego rodzaju wsparcie. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Pracę miało zaprezentować troje artystów, ale z różnych przyczyn do elektrowni przyjechały tylko dzieła zdobywcy głównej nagrody. Wyszła nam wystawa jednego artysty, ale przez to znakomita. Uważam, że wyszła bardzo piękna wystawa, bardzo interesująca młodego człowieka, który ma rzeczywiście odmienne własne spojrzenie na rzeczywistość malarską. Jest znakomitym malarzem, to widać. Laureat Art Noble 2017 jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zaproszenie widza do tego, żeby spojrzał na obraz troszeczkę inaczej, bo jednak wystawa jest pewnego rodzaju inkubatorem, który jest niby zanurzony w tej rzeczywistości, w której żyjemy, ale jednak może nam coś powiedzieć o tej rzeczywistości. Wystawa będzie czynna do 25 stycznia. Galerie elektrowni można zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 i w soboty oraz niedzielę w godzinach od 12 do 18.